dzisiejszym materiale nie odwiedzam kolejnego opuszczonego obiektu. Tym razem chciałbym pokazać jeden z obiektów, który z pozoru był skazany na straty. Jednak dzięki dobrym ludziom z pasją do zabytków ocalał i rozpoczyna nowe życie. Zapraszam na krótki wywiad z właścicielem schronu numer 76. Znajduje się wewnątrz schronu i usiłuje znaleźć właściciela, natomiast nie wiem, gdzie on w tym momencie się znajduje. Kogo ja pan słyszę? Kto mi się tu... Chyba znalazł. Kto mi się tu pląta po tym schronie? O, dzień dobry. Cześć. Nie przez pluk. Cześć, nie spodziewałem się. Cześć, bo wysoki jestem. Fajnie, że przyjechałeś. Rozumiem, że się już rozejrzałeś po schronie, tak? Tak. W większości tak, więc jeżeli chcesz, cię poprowadzę, jeżeli chcesz, to sobie samemu gdzieś chodź. Jeżeli będziesz chciał uzyskać informacje, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy. Ja jeszcze tylko skończę robić i zaraz będziemy gadać. Jasne. Także w tym momencie jestem z właścicielem schronu, albo bardziej z jego posiadaczem, także jakie są plany na dalsze losy tego obiektu? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w schronie bojowym 76. Ten schron dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Rudy Śląskiej udało się wziąć w posiadanie. Mamy co do tego schronu bardzo, ale to bardzo ambitne założenia. Chcemy tutaj zrobić m.in. Izbę Tradycji. Chcemy te pomieszczenia, które widzicie m.in. za moimi plecami, odnowić, odmalować. W chwili obecnej mamy wyprowadzoną całą instalację elektryczną, jak widzicie mamy światełko. Uruchomiliśmy też piec, także mimo, że na zewnątrz jest minus, u nas jest przynajmniej plus 10, plus 12 w chwili obecnej, a żyjemy dopiero moment. Cóż więcej ci mogę powiedzieć? Co spowodowało, że akurat został wybrany ten, a nie inny schron? W momencie, kiedy wpadliśmy na, jakże genialny się okazuje, pomysł przejęcia schronu, odwiedziliśmy mnóstwo tego typu obiektów, przyglądając się im, jak są wyposażone, jak one wyglądają w środku. Wybraliśmy ten z kilku powodów. Tak? Raz logistyka dojazdu, czyli mamy bardzo fajny dojazd. Schron jest bardzo fajnie zachowany. Wydawało nam się, że jest suchy, niemniej jednak w paru miejscach przecieka na wiosnę. Wiemy, co mamy robić. Schron przede wszystkim jest na tyle unikatowy, że w tym schronie, nie wiem czy wiecie, były kręcone materiały do jakże śląskiego filmu Grzeczny żywot Franciszka Buły w reżyserii Jana Kidowy-Błońskiego. Zobaczcie sobie, o, to jest gdzieś tam pod sam koniec, są ujęcia tego schronu. Schron ma, jak mówiłem wcześniej, filmową przeszłość. Same wyposażenie tego schronu, które jeszcze jest praktycznie, dużo tych metalowych rzeczy zostało, mamy pełne ozawiasowanie, że tak powiem, trudne słowo, tak? Wszystkie drzwi, wszystkie futryny są wyposażone w zawiasy, które udało się rozruszać. No, mnóstwo pracy już zrobiliśmy w tym schronie, ale mnóstwo pracy jeszcze nas czeka. A powiedz mi, bo ty chodzisz również czy w formie urbexowej, czy bardziej takiej poznawczej po różnych tego typu obiektach, bo na paru obiektach się spotkaliśmy, czy ty byłeś przed nami, czy byłeś po nas. Jak oceniasz ten schron, te pomieszczenia, ten zasób pracy, który tutaj został już włożony, względem tych innych obiektów, które już odwiedzałeś? No, przyznam szczerze, że w dużej mierze widać wkład, który został włożony w odnowienie tego obiektu. No, na pewno oświetlenie czy posprzątane podłogi to jest rzecz, której w żadnym schronie tak naprawdę spotkać nie można. I tak właściwie tyle. Czekam na dalszy rozwój tutaj prac, które się odbywają.
No na pewno będziemy Cię informować i jeżeli będzie kolejny etap zrealizowany, na pewno Cię zaproszę, żebyś mógł z kamerą tutaj do nas zajrzeć. Liczę na to. A słuchajcie, korzystając z okazji, że się wpierdzielamy na kanał tutaj Łowcy Ruin, słuchajcie, jeżeli dysponujecie gdzieś w zakamarkach waszych komputerów, waszych ubrań, znaczy waszych szaf, waszych strychów, pamiątkami powiedzmy z okresu 38-39 rok, czyli okresu wojennego, czyli z czasu, kiedy jest ten schron, może gdzieś wam leżą jakieś zapomniane rzeczy pseudomilitarne, może gdzieś macie jakieś, nie wiem, szczątki umundurowania, jakichś innych tego typu przedmiotów, które moglibyśmy tutaj wyeksponować, to skontaktujcie się albo z Łowcą, albo z nami na naszym profilu facebookowym Schron 76. Także słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję za odwiedziny, za rozmowę. Mam nadzieję, że ten film, tym filmem zainteresujesz również swoje grono oglądające. Jak będziemy w kolejnym etapie, czyli jak już będzie wymalowane na biało i tak dalej, zaprosimy Cię znowu, żebyś mógł porównać sobie to, co jest dzisiaj, a to, co będzie w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości. Ja również dziękuję za zaproszenie. Miło się rozmawiało. Oczywiście. Cześć. Do następnego.